30 listopada Szkoła Podstawowa nr 4 imienia generała Władysława Sikorskiego w Świdniku obchodziła 30-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w parafii świętego Józefa na Adampolu. Druga część obchodów odbyła się w budynku szkoły. Nauczyciele wraz ze swymi podopiecznymi przygotowali na okoliczność jubileuszu uroczystą akademię. O swoich wspomnieniach dotyczących początków popularnej czwórki opowiadał nam dyrektor placówki Ryszard Borowiec. W zasadzie pamiętam dwie odsłony. Pierwsza odsłona, bo pracuję tutaj od początku, czyli 30 lat, jak wyglądała szkoła i metody nauczania i przedmioty, i wyposażenie pracowni, i pomoce jak wyglądały, to co się wykonywało na poszczególnych lekcjach. Ja byłem nauczycielem techniki i przysposobienia obronnego, a po 10 latach w konkursie, który gdzieś odbył się w Kuratorium Oświaty, zostałem dyrektorem. Dyrektor podkreślał rodzinny charakter Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Istniejemy tutaj wspólnie i po dodaniu jeszcze gimnazjum, mamy również oddziały przedszkolne, tworzymy taką atmosferę troszeczkę podobną do sytuacji jak w dużej rodzinie, prawda? Więc są wszyscy w różnym wieku. Szkoła podstawowa nr 4 otrzymała imię generała Władysława Sikorskiego przy dużym wsparciu lokalnej społeczności świdnickiego Adampola. To były tutaj różne propozycje z tego co wiem, ale bardzo silne wsparcie tutaj mieszkańców Adampola. Czyli w jakichś takich rozmowach, które bo uznano to szkołę jako swoją tutaj na Adampolu, to była jakby pewna taka nobilitacja tej części miasta, które było tak troszeczkę z boku. Szkoła cały czas się rozbudowuje i co najważniejsze, niezmiennie kształci imponującą liczbę blisko 1000 uczniów. No pewne marzenia się spełniają. Jeszcze ileś tam lat, jak marzyło nam się, żeby te boiska wyglądały, prawda, sensownie, ponieważ czas się na tyle zmieniają, że młodzi ludzie chcą fizycznie ćwiczyć, korzystać, grać i tak, ale chcą już w dobrych warunkach. To jakby ta rzeczywistość się tutaj zmieniła, marzyły nam się boiska. No i w tym momencie finalizuje się wspaniały kompleks. Ja myślę, że szkoła w tym kształcie zostanie, bo tak jak na początku była taka informacja, że było około 900 uczniów, cały czas jest mniej więcej na tym samym poziomie. My tutaj funkcjonujemy, czyli ta przestrzeń jest w ten sposób wypełniona. Ja myślę, że kolejne pokolenia, które będą tutaj przychodziły, znajdą dla siebie ważne miejsce i tego życzę.